Obrady pierwszej w tym roku, a 37 już tej kadencji sesji Rady Powiatu zdominowały trzy sprawozdania. Jako pierwsze informacje o wynikach pracy w minionym roku oraz planach na bieżący przedstawił szef powiatowej policji Piotr Ryżek. Chwalił się on dobrymi statystykami wykrywalności poszczególnych rodzajów przestępstw. Podkreślał też dobrą współpracę z samorządami. W jej efekcie możliwy był zakup kolejnych radiowozów. 2017 rok oceniam bardzo dobrze pod względem zarówno efektywności we wszystkich obszarach, jakie policja, że tak powiem, obejmuje statystycznie. Natomiast jest rzeczą oczywistą, że pewne elementy zawsze wymagają korekty, poprawy, natomiast globalnie oceniam bardzo dobrze pracę czankowsko-trzcianeckich policjantów z wszystkich jednostek. Na uwagę zasługuje również szczególną współpraca z władzami samorządowymi. Jest to kolejny rok, w którym aktywnie władze samorządowe naszego powiatu wspierają działalność policji, a tym samym przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Chciałem zwrócić uwagę, że łączna wartość darowizn na rzecz poprawy bezpieczeństwa w naszym powiecie z tytułu współpracy władz samorządowych oraz podmiotów pozapolicyjnych, które również z nami współpracują, wyniosła 164 tysiące złotych. To jest kwota, którą trudno mi było odszukać w poprzednich latach funkcjonowania w tym powiecie, dlatego jestem z tego bardzo zadowolony. Wiele pozytywnych informacji, szczególnie w kwestii remontów oraz ilości przeprowadzonych akcji prewencyjnych, miał również do przekazania podczas wtorkowej sesji komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie Maciej Kubacki. Choć w 2017 roku spadła ilość pożarów, to nasi strażacy interweniowali aż 1271 razy. Ubiegły rok to dobry rok pod względem zakupów sprzętowych, ale również pod względem inwestycji, modernizacji obiektu komendy. No i tu muszę podkreślić szczególną rolę Rady Powiatu, która na ten cel przeznaczyła środki w wysokości 75 tysięcy. Serdecznie za to dziękuję. Również do zadania włączyła się Rada Miasta i przeznaczyła środki na to, żeby ten obiekt komendy zmodernizować i najpilniejsze potrzeby, jeżeli chodzi o wygląd tego obiektu i o infrastrukturę, żeby wyremontować. Ubiegły rok to również szereg akcji prewencyjnych, bardzo duża ilość, 234 akcje prewencyjne, gdzie dotarliśmy do blisko 9 tysięcy osób naszego powiatu, począwszy od dzieci z przedszkola, skończywszy na naszych zacnych seniorach. Radni wysłuchali też obszernej informacji o wielu przedsięwzięciach już zrealizowanych oraz planowanych przez Czarnkowsko-Trzcianecką Lokalną Grupę Działania. Bardzo dużo się działo. Wszystkie plany, które zaplanowaliśmy zgodnie z strategią, zgodnie z naszym harmonogramem realizacji zostały zrealizowane. No i wkraczamy w nowy rok z nowymi działaniami, nowe nabory, nowe działania. Myślę, że będzie równie pozytywnie jak i w poprzednim roku. Wszystko jest jeszcze w trakcie realizacji. My mamy jak gdyby środki zakontraktowane, wnioski, które zostały przyjęte i pozytywnie zweryfikowane są w trakcie oceny w Urzędzie Marszałkowskim. Natomiast jeśli chodzi o projekty grantowe, to jeszcze nie zakończyła się ostateczna weryfikacja. Czekamy jeszcze na odwołania gdyby beneficjentów, jeżeli one będą i wówczas pojawi się ostateczna lista. Natomiast poprzednie nabory, które były dla przedsiębiorców w poprzednich latach i na odnowy obszaru dla samorządów są w trakcie weryfikacji. Niektóre z umów zostały już podpisane. Na kolejnej sesji, która odbędzie się pod koniec lutego, radni będą dyskutować o kosztach utrzymania szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat w 2017 roku. Wysłuchają także informacji o bieżącej sytuacji szpitali powiatowych w Czarnkowie i Trzciance.